No dobrze, słuchajcie, to może zacznijmy od tego, że najlepiej by było odłączyć zasilanie, czyli wyłączamy tutaj zasilanie, tak, całkowicie. W BIOSie powinniśmy dla bezpieczeństwa, słuchajcie, wyłączyć również, bądź w Windowsie, USB, zasilanie USB, jeżeli chodzi o prąd, po wyłączeniu, żeby odciąć zasilanie na płytę główną. Dla bezpieczeństwa, a po samym otwarciu obudowy warto byłoby wyciągnąć wtyczkę od baterii. O tym pamiętajcie, te trzy kwestie są bardzo istotne, czyli odłączenie zasilania, wcześniej jeszcze wyłączenie zasilania USB na płycie przy wyłączonym laptopie i po otwarciu obudowy warto pomyśleć o wyłączeniu baterii. Pierwszą kwestią będzie odkręcenie śrub. Ich jest łącznie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 tu, czyli 8, 9, 10. 10 śrub odkręcamy, a następnie zabieramy się za podważenie plastikowych zatrzasków. Do samego demontażu proponowałbym użyć odpowiednich narzędzi. To może być coś takiego. W zasadzie narzędzia takie same jak do rozbierania smartfona. Ewentualnie takie trójkąty. I słuchajcie, bardzo istotna kwestia. Ponieważ ta obudowa jest na zatrzaski, to kładąc laptopa w ten sposób, zaczynamy koniecznie od tej strony. Tu. Tutaj się wbijamy. Jedziemy tędy, tu naokoło i tutaj trzeba liczyć się z tym, że będzie trudniej w tych miejscach dwóch. Dopiero dochodzimy do końca i lekko, delikatnie podważamy samą pokrywę. Tak wygląda wewnątrz Lenovo Legion. Mamy pierwszy slot SSD, drugi slot SSD i slot pamięci operacyjnej RAM, dwa moduły. Mamy dwa wentylatory. Generalnie w większości modeli, w większości wariantów wygląd jest bardzo podobny. Tutaj mamy jeszcze rozbudowaną baterię 80 Wh. A więc teraz zajmiemy się drugim slotem na SSD. Ale tu musimy użyć mniejszej końcówki niż do obudowy. Wymieniliśmy na taką. Trzy śrubki mocujące blaszkę, która ma nieco poprawić chłodzenie. Śruby są takie. I teraz podnosimy blaszkę. I mamy niespodziankę, bo to tutaj mamy włożonego Hynixa, a drugi slot jest tutaj. Słuchajcie. I teraz możemy, słuchajcie, tutaj zamontować drugi dysk SSD. Do montażu użyjemy 1-terabajtowego dysku WD SN550 Blue pierwszej wersji, który jest solidnym dyskiem bez pamięci
podręcznej, ale z szybkimi pamięciami, kościami pamięci. Cały montaż polega na tym, żeby tutaj włożyć napęd. Wcześniej trzeba odkręcić oczywiście śrubkę. Teraz montujemy SSD. Dociskamy go tutaj. I mamy zamontowane drugi SSD w środku. Z pamięciami sytuacja jest może nawet nieco prostsza. Trzeba po prostu tutaj poodginać te haczyki. Dobrze, słuchajcie, to skręcamy w tym momencie zabezpieczenie SSD, metalową płytkę, która poprawia również chłodzenie. Skręcamy również drugą tackę. No i oczywiście zakładamy z powrotem pokrywę. Pamiętajcie tylko, że tutaj wszędzie są takie zatrzaski, więc jeżeli demontujemy, słuchajcie, pokrywę, to należy zacząć od tej strony tutaj i idziemy naokoło w tamtą stronę, tak? Więc zakładając, musimy zrobić odwrotnie, wsadzić porty z tej strony i po wsadzaniu portów dopiero zatrzaskujemy. Dzięki za uwagę. Oczywiście łapki w górę mile widziane. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Proponuję również oglądać inne filmy na kanale. Hej, hej!